To jest samochód wyścigowy. Wbrew pozorom malutki, skromny, ale jednak wyścigówka. Rasowa wyścigówka zrobiona w tym celu jako pojazd wyścigowy. Jest to BMW, które wywodzi się w prostej linii z tak zwanych tych BMW Dixie. A BMW Dixie to było nic innego, tylko licencyjny Austin 7. Ale że Austin 7 był pojazdem angielskim, miał kierownicę po prawej stronie, więc Niemcy postanowili przełożyć kierownicę na lewą stronę, ale jak to zrobić, jeżeli tam jest tak ciasno, że nie ma gdzie tych wszystkich elementów upchnąć. Więc po prostu zrobili odbicie lustrzane całej komory silnikowej, łącznie silniki, odbicie lustrzane. No i udało się i po prostu taki samochodzik, tak zwany te BMW Dixie. No ale wiadomo, samochody wyścigowe, no to są Bugatti, Voisin, czy jakieś tam Delahaye i tym podobnych. I one były koszmarnie drogie. I dlatego też Niemcy postanowili wykorzystać firmę BMW, jej tradycje i zdolności, żeby zbudować samochód w miarę tani, niemiecki, dla młodych kierowców tych wyścigowych, żeby oni się nauczyli, jak się jeździ. Zrobiono tego 150 sztuk. Zrobiono 100 sztuk w 30 roku i jeszcze w 31 roku doprodukowano jeszcze kolejnych 50. To jest 30 roku samochodzik. Samochody, które nie były w ogóle sprzedawane poza Niemcy, były tylko robione na rynek niemiecki, dla niemieckich kierowców. Oczywiście, jak udało mi się to zdobyć, to skontaktowałem się z Niemcami, bo szukałem jakiejś historii. Będąc historykiem, to wiadomo, zawsze szuka się tych korzeni, tej informacji. No jest samochód, ale skąd on się wziął? Niemcy mi w pierwszej chwili odpowiedzieli, to niemożliwe, żeby w Polsce był ten model DA3, czyli ten wyścigowy. I to jest niemożliwe, bo one nie były w ogóle eksportowane ani sprzedawane poza Niemcy. No więc jak ja im podałem numery, bo to jest akurat numer silnika, taką cechą charakterystyczną, to oni od razu załapali, zajarzyli i przesłali informację. Tak, rzeczywiście, możliwe. Bo pierwszym właścicielem tego samochodu po tym numerze był kierowca wyścigowy z miejscowości Ostia Bad Kolberg, czyli uzdrowisko Kołobrzyg. Po wojnie granice się lekko przesunęły i ten Ostia Bad Kolberg zrobił się naszym Kołobrzegiem. A samochód gdzieś tam się odnalazł i później po wojnie jakieś tam dziwne losy miał, nie wiadomo gdzie, wreszcie znaleźć się na południu Polski, w sadzie, zarośnięty i z 15-centymetrową warstwą liści w środku, które tak jak ciepły kożusze tak ładnie otuliły tą karoserię, że wyszło na zero, wszystko na wylot. Można było podnieść blachę, rama by została. No. Udało się odnaleźć 5 lat pracy i udało się autko odbudować. Jest to samochodzik w sumie bardzo prosty, bo tu jest silniczek, napędza go silniczek o pojemności 750 cm3. Jest to dolniaczek, czterosów, 3 biegi do przodu, wsteczny. Przy czym ja mówię o silniku typowym. W tej wersji silniczek powinien wyglądać troszeczkę inaczej, bo oni go wzmocnili. Powinien mieć 18 koni zamiast 15 typowych. Polegało to na tym, że splanowali troszkę głowicę, splanowali troszeczkę silnik, zwiększyli stopień sprężania i to jest fajne. Ja tego nie będę robiła, dlatego że no, szkoda mi, ja nie będę i tak się ścigała. Ale dodatkowo ważną cechą były jeszcze inne kolektory. Kolektor wydechowy i kolektor ssący. Chodziło o to, że było łatwiejsze opróżnianie przez spaliny. W związku z tym kolektor jest tak, że do rura wydechowa nie wychodzi tylko z jednej strony z kolektora, ale z kolektora wychodzi na dwie strony. I później połączony jest w tak zwane portki i idzie to do tłumika. Więc ja już mam ten element, na jesieni będzie przekładany, tutaj włożony, żeby to już wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Samochodzik jest bardzo, bardzo lekki. Waży to raptem 420 kg, to maleństwo. I teoretycznie powinno rozwijać prędkość w granicach 105 na godzinę. Przy czym, od razu mówię od siebie, w tym samochodzie adrenalina rośnie nie wtedy, kiedy się dodaje gazu, tylko wtedy, kiedy się usiłuje zahamować. To są hamulce mechaniczne, lineczkami, to jest tak jak w motocyklu. Lineczki cienkie, stalowe przechodzą i trzeba się dobrze zapierać plecami o fotel tam i to nogą cisnąć, żeby to w ogóle zaczęło działać. Ten samochód akurat konkretnie, on miał dwie samochody po przejściach, to znaczy ten samochód miał w oryginale trochę inną karoserię. Do połowy, do szyby, to była karoseria, identycznie wyglądała jak zwykły BMW Dixie, czyli ten DA1, model DA2. Od szyby do tyłu, tam już był na drewnianym szkielecie, konstrukcja aluminiowa i to była taka łódeczka w stylu Bugatti. W 1933 roku właściciel tego samochodu podczas wyścigów w miejscowości Schleiz miał wypadek, wpadł do rowu. Zresztą gazety nawet zamieściły zdjęcie, jak on ten samochodzik, ten mój konkretny samochodzik leży z kołami do góry w rowie.
I po prostu zaistniała potrzeba, no co, no odbudować go i albo właściciel, albo już kto inny być może sprzedał samochód, nie wiadomo. Podjęli decyzję kiedyś, że karoseria zostanie wykonana przez firmę braci Ile w Bruksel pod granicą francuską. Firma ta robiła karoserie całkowicie stalowe, więc po prostu były już łatwiejsze do naprawy i łatwiejsze były do konserwacji. Nie było tego strachu, że jak drewno spróchnie, to trzeba znów coś kombinować. Firma braci Ile w 1939 roku zrobili swoją reklamówkę i zaprezentowali się na targach w Poznaniu. I co się okazuje? Okazuje się, że zaoferowali sprzedaży kitkary. Że można, właściciel mógł sam sobie dowolnie karoserię zmienić, wyrzucić karoserię zwykłego Dixie i odpowiednio przerobić ten samochód i włożyć karoserię właśnie braci Ile. Czym to się charakteryzowało? Tym, że w skład zostało takiego kitkara, wchodziła maska, tą przednia, ta maska silnika, te boki i sam kokpit. I nic więcej. Nie było tam błotników przednich, nie było tam lamp, nie było tam żadnych zegarów na desce rozdzielczej, nie było absolutnie nic. Po prostu było gołe. I każdy musiał we własnym zakresie sam sobie to ładnie dopracować, dokompletować, dołożyć. Dlatego też mówię, każdy z tych samochodów jest zupełnie inny. One są niby takie same, ale każdy jest inny, one się różnią szczegółami. Nie dość, że tam moje drzwi mogą być dłuższe, krótsze, to tak samo inne błotniki, inne lampy, inne zegary i wiele, wiele innych rzeczy. Także no, udało się ten samochód odratować, udało go się doprowadzić do jakiego takiego stanu. Jest to typowy roadster, to znaczy z przodu silnik, z tyłu dyfer i napęd na oś tylną. Dwumiejscowy roadster, nieprzystosowany praktycznie w ogóle do dachu, żadnego dachu tutaj na tym nie ma i nie był planowany, bo to jest jednak samochód wyścigowy. Zrobili jemu szybkę taką niską, że szyba trochę zasłania no, przed komarami, muchami, ale generalnie jeździ się w okularach i linia szyby jest poniżej linii oczu. W związku z tym też nie jest wymagane posiadanie wycieraczy. Nie ma tu wycieraczy w tym samochodzie, bo po prostu nie są potrzebne. Jedzie się w okularach, jedzie się w kasku, bo jednak nawet i teraz jest to bardzo pożądane, bo po prostu wiatr hula, wyrywa włosy i się nie daje jeździć bez tego. Albo jakaś pilotka, albo kask. No. I ten samochodzik mimo największych temperatur nie przekracza temperatury 90 stopni. Układ chodzenia tu jest samoczynny, grawitacyjny. Te chłodnice właśnie, te starego typu, tak zwane ulowe, one mają duży przelot, gdzie płyn samoczynnie sobie bez problemu wchodzi. Wentylatory jest, nie ma pompy wodnej. Także normalnie się tym jeździ. I jest to samochód, którym naprawdę można w normalnym ruchu jeździć. Oczywiście pod względem, że pod warunkiem, że spotkamy normalnych innych użytkowników drogi. My nie jesteśmy właścicielami tych samochodów, my jesteśmy tylko dysponentami. Po naszej śmierci będzie następny właściciel, następny dysponent jakiś, który będzie tym jeździł, później następny, miejmy nadzieję, że to będzie jeszcze przez dziesiątki czy setki lat. Także nie bądźmy egoistami, to nie jest mój samochód, tylko on musi być bezpieczny i musi być sprawny tak samo dla innych pokoleń. Ha ha!